Cześć, dzień dobry, dzisiaj robimy przerwę od vlogmasów i wrzucam Wam normalny film, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba, bo dzisiaj robimy recenzję tych dwóch palet. Jak widzicie, są to palety z Han, ale we współpracy z Natalką. Natalie Beauty już gratulowała milion razy, ale jeszcze raz już tak oficjalnie gratuluję stworzenia tych dwóch palet. No i co, jeżeli jesteście ciekawi recenzją tych produktów, to zapraszam Was do oglądania dalej. Najpierw może sprawy techniczne, później zobaczycie pierwsze wrażenie, a potem już moją recenzję, dlatego że ja, kiedy recenzuję takie produkty, muszę mieć pewność, że przetestowałam wszystko, więc każdy cień w palecie został użyty przynajmniej raz. No i co? To są palety Han, możecie je kupić albo stacjonarnie w Hebe, albo online, na przykład na Kokolicie, bo akurat szukałam cen i tam je znalazłam. Paleta cieni kosztuje 60 zł, a paleta do konturowania kosztuje 45,99, więc uważam, że ceny jak najbardziej ok. Co prawda to jest troszeczkę wyższa cena na drogerii, ale pamiętajmy, że no, zawsze kiedy jest paleta we współpracy z kimś, no to też ta osoba, która tworzy te palety, musi dostać jakieś wynagrodzenie, więc one muszą być droższe. O nie! O tym też zaraz będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o opakowania, no to jak się domyślacie, zapewne nie jest to mój klimat, natomiast bardzo podoba mi się kolor tutaj tego opakowania, więc nie jest najgorzej. Ale ja jestem dosyć mocno wybredna, więc tutaj po prostu, więc to jest tylko, ja, jak recenzuję wszystko. No, więc opakowanie nie do końca mi się podoba, ale podoba mi się za to, że ta paleta ma sporo cieni, bo tutaj macie 12 cieni, a ona jest taka malutka. I teraz w środku mamy oczywiście lusterko, które jak najbardziej nadaje się do użytku. Możecie też zrobić z paletą coś takiego, co też jest fajne. No i tak wyglądają te cienie, one układają się w ten sposób. I mamy tutaj w sumie po połowie, czyli 6 cieni matowych i 6 cieni, powiedziałabym, takich bardziej metalicznych. Czekajcie, zobaczę, jak Natalka je nazwała. Czy ich nie nazwała. Tak czy siak mamy właśnie cienie matowe i mamy cienie, powiedzmy, że metaliczne. No i jak możecie zobaczyć, taka paleta, powiedziałabym, w połowie neutralna i w połowie kolorowa, co ja na przykład bardzo lubię, dlatego że ja nie zawsze decyduję się na taki neutralny makijaż, więc fajnie, że tutaj jest jakiś kolor. Podoba mi się też ta kolorystyka, patrząc na to, co mamy dostępne w drogeriach. Jest to coś innego, jest to coś oryginalnego, więc tutaj bardzo duży plus. A jeżeli chodzi o swatche i tak dalej, to zobaczcie je po pierwszym wrażeniu, więc tak wygląda już paleta cieni. Natomiast paleta do konturowania, i teraz powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o zamawianie online, to ja szczerze mówiąc bardzo mocno bym się zastanowiła, jeżeli chodzi o tą paletę do konturowania. Dlatego, że oglądałam sobie, ja ją otworzyłam i ja miałam jeden rozświetlacz całkowicie doszczętnie zniszczony. Kompletnie się go nawet nie udało uratować, bo ja otworzyłam i mi się wszystko wysypało. Pokazywałam Wam to w pierwszym vlogmasie i weszłam sobie na Instagrama Han, dlatego że Wy mi pisałyście, że bardzo dużo osób zostało też potłuczone ten rozświetlacz. I faktycznie praktycznie każdy ma chociaż trochę nadszarpnięty ten rozświetlacz, więc nie wiem, czy chciałabym ryzykować kupno online przez to, jak on jest delikatny. I teraz widzieliście przed chwilą, on mi spadł, ta paleta. I potłukł mi się właśnie ten drugi rozświetlacz, więc nie chcę Wam już pokazywać tak pionowo tej palety, bo po prostu wszystko mi wypadnie. No i to jest dla mnie bardzo duży minus, jeżeli chodzi o te rozświetlacze, że one są tak miałko zmielone, że one się w ogóle praktycznie nie trzymają w tym opakowaniu. No tutaj też macie lusterko takie samo jak w tamtej palecie i mamy właśnie tutaj dwa bronzery, jeden taki chłodniejszy, mam nadzieję, że cokolwiek zobaczycie, jeden taki chłodniejszy, drugi taki lekko nawet wpadający w takie żółte tony. I tu właśnie mamy dwa rozświetlacze, czyli mamy taki beżowy rozświetlacz i ten był taki bardziej złoty, one też mają inne wykończenia, ale to też powiem Wam później, więc tak wyglądają palety, zobaczcie sobie teraz pierwsze wrażenie. No dobra, to co, gotowi na pierwsze wrażenie? Testujemy te dwie palety, zacznę oczywiście najpierw od palety do oczu i myślę, że dzisiaj skupię się, zrobię sobie w ogóle dwa makijaże, czyli jeden makijaż tutaj, drugi makijaż tutaj, żeby szybciej po prostu to przetestować i myślę, że zacznę w ogóle, no oczywiście od nałożenia cienia na całą powiekę i mamy tutaj coś takiego, więc używam, ten cień nazywa się Vlog. I nakładam na całą powiekę. Wcześniej nałożyłam już bazę, czyli tak przygotowuję każdy swój makijaż. Baza to jest Paese. I po prostu nakładam sobie na całość. Wybaczcie, zmieniłam kolory, żeby było
bardziej rzeczywiste, bo tamte były trochę zazielone, więc nałożyłam sobie już ten cień i teraz zacznę od cienia, który nazywa się T i nałożę go w załamaniu dosyć takim sporym pędzlem. One, jak możecie zobaczyć, delikatnie tutaj się pylą, nałożyłam tak jak zawsze. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo zawsze robię i tak najpierw makijaż oczu, a dopiero potem twarzy. Więc dla mnie to, że cień się osypuje, nie jest wcale jakimś dużym minusem, ale jak zawsze oczywiście o wszystkim będę informować. Pigmentacja jest fajna. Ładnie się rozcierają. Jak możecie zobaczyć, wszystko na razie ładnie się rozciera. Jest ok. Chociaż nie wiem, czy on mi trochę nie zanikł. Może dołożę jeszcze troszkę. Ok. Dobra, i teraz biorę właśnie ten ciemniejszy. Nazywa się Inka. No i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Nie nakładam tego dużo, ani z jakąś zwiększoną siłą. I nakładam go tutaj w zewnętrznym kąciku. Ten cień trochę, nie wiem czy widzicie, rozciera się bardziej taki szary kolor, bo tutaj właśnie w opakowaniu macie taki typowy, taki powiedziałabym taki bogatą czekoladę, a tutaj tak troszeczkę się robi w szarościach. No to teraz biorę właśnie tutaj ten odcień, zesłoczujmy go. Uj, jest mięciutki. Jest mięciutki i jest mocno napigmentowany. Nie jest to mój kolor, zresztą jak wiecie. Raczej nie używam takich kolorów, no ale że mam przetestować wszystko, to mam przetestować wszystko i go też użyję. Więc biorę pędzelek, którym zawsze nakładam takie cienie. Też nie wiem, czy on... Chociaż w sumie ładnie, zobaczcie, ładnie wchodzi na pędzel. Więc nakładam. Jest mocny. Jest mocny. Nie jest to mój kolor. Nie wiem, czy do końca mi się to podoba, ale sam cień w sobie jest ok. I myślę, że na dolną powiekę użyję najpierw tego jaśniejszego cienia i teraz troszeczkę tego ciemniejszego bliżej. I teraz wyczyściłam ten pędzel i jeszcze trochę rozcieram w dół. Tak wygląda ten pierwszy makijaż. Teraz przejdziemy do tego drugiego i tutaj właśnie pobawię się z tym różem i z tym fioletem, takim fioleto-niebieskim. On w ogóle mi przypomina bardzo ten cień, który był w palecie Vibo z Vivą Avivą. Czyli to jest taki fioleto-niebieski. No niestety nie mogę Wam porównać, bo nie mam już tamtej palety. Ale zobaczmy, no tutaj też tak wszystko się samo osypuje, jak te poprzednie cienie matowe. I nałożę go sobie najpierw tutaj. Dobra, tym on nie wchodzi. Więc spróbuję coś innego. Muszę chyba taką większą kulkę wziąć i spróbować kulką. O, no, tak będzie lepiej. Widzicie jakaś różnica? Czyszczę to i teraz użyję... Aha, to był odcień Friends, a teraz używam cienia Lipstick. I zobaczmy jak... ten jest ładny. Ten mi się podoba. I on też ma dużo lepszą pigmentację niż ten niebieski. I teraz myślę, że porozcieram sobie te cienie tutaj tym kolorkiem. Miałam go nie używać, ale w sumie użyję. O, patrzcie, tu użyłam już wszystkich matów. Ale chcę zobaczyć, jak to będzie się rozcierało. Tak to wygląda roztarte w tym momencie. Nie wiem, czy z tym niebieskim mam taki lekki problem, bo on tak nie do końca chce się właśnie rozcierać. Więc może wezmę właśnie ten pędzel, którym na początku próbowałam. Nałożę jeszcze trochę ten kolorek. I nakładając właśnie spróbuję to bardziej rozetrzeć. I zrobię dokładnie to samo z tym różem. Najpierw sobie dam go trochę tu. O. A no i tak właśnie myślałam, on też trochę ten róż stracił na intensywności. Nałożę cień Potter, który wygląda tak. Ale o kurcz. O kurczę, ale on jest intensywny. Zobaczcie, jak on się świeci. Wow. O kurczę, tego się nie spodziewałam. Tu jest ten niebieski, ale też wydaje mi się, że są tutaj też takie drobinki, które tak mega intensywnie odbijają się właśnie na ten kolor. Ciekawe. Dobra, a zobaczmy ten candy. I w sumie to jest fajne połączenie, dlatego że właśnie w tym różowym są też te niebieskie drobinki, ale on już nie jest aż tak odbijający jak ten niebieski. O kurczę, ale będę kolorowa. To jest taki właśnie róż odbijający się na fiolet i na niebieski. Zdecydowanie tutaj bardziej mi się podobają te
metaliki, może nie odcienie, bo to nie są raczej kolory, które ja wybieram, ale chodzi mi o jakość, chodzi mi o wykończenie, czyli to w sumie co jest dla Was ważniejszą informacją, no bo to, że mi się coś może nie podobać, nie znaczy, że Wam nie. Może właśnie akurat czy takich kolorów szukacie. Chociaż ten róż mi się podoba. Ten niebieski tak nie do końca. Ale jakościowo jest super. A wiecie co, użyję tego odcienia i rozetrę go tym pomarańczowym. Dobra, wiecie co, to ja chyba wykończę ten makijaż, zrobię rzęsy, nałożę podkład i przetestujemy tą paletę do konturowania. Dobra, podkład nałożony, rzęsy zrobione, to teraz wewnętrzny kącik chcę użyć tutaj tego cienia, bo on mi się tak podoba. I on, zobaczcie, jest mocno napigmentowany. Pięknie odbija światło, więc chcę go nałożyć. Trochę się sypie, ale chcę go nałożyć właśnie tutaj wewnętrznym kąciku. O! Dobra, i tak wygląda skończony makijaż oczu. Teraz przejdźmy do twarzy. Tutaj mamy tą paletę i niestety, tak jak już widzieliście wcześniej, ten rozświetlacz ładniejszy, bo on był bardziej złoty, całkowicie mi się rozwalił, chociaż tutaj mam jeszcze jakieś takie resztki, może spróbuję go użyć, ale najpierw bronzer i chciałam go porównać właśnie, bo jestem bardzo ciekawa, czy to jest ta sama jakość, co te produkty i widzę już, że to nie są te same kolory, więc fajnie. Jak możecie zobaczyć, te są cieplejsze niż te z tej paletki, więc ja myślę, że ja sobie użyję tutaj odcienia Warsaw, bo on jest chłodniejszy, ten wydaje mi się, że będzie dla mnie zbyt pomarańczowy, więc użyję sobie tego Warsaw. To jest taki kolor, który będzie raczej właśnie takim idealnym pomiędzy, czyli nie będzie zbyt ciepły, nie będzie też zbyt chłodny, ale tego cieplejszego raczej bym nie użyła, bo zobaczcie, że on do mojej karnacji jest aż taki lekko żółtawy, a takich nie lubię, natomiast ten jestem bardzo na tak. No i teraz rozświetlacze, więc chcę użyć czystych pędzli, żeby tutaj nie było żadnego innego rozświetlacza na nim. I na jednej stronie użyję jednego, na drugiej drugiego i zobaczymy, czy mi się w ogóle uda właśnie tego drugiego ściągnąć. Więc teraz biorę Paris. Dobra, i tak on wygląda. No ładnie. Ładnie jest, podoba mi się. A jak on wygląda? Aha, no nie zrobię. Ale ten właśnie, widzicie, on jest taki bardziej, powiedziałabym, beżowy. Nie jest tak różowy, jak myślałam. Więc jest taki okej, no. Dobra, a spróbujmy teraz wziąć jeszcze jeden pędzel. To jest ten sam pędzel, bo to jest z Blended. Tylko, że po prostu inna kolekcja. Tak wygląda ten pierwszy. I tak wygląda ten drugi. I tu muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się i ten rozświetlacz, i ten, więc tutaj, no spoko, akurat fajnie jest, fajnie są dobrane kolorystycznie, bo do mojej karnacji żaden z nich nie jest za ciemny. Zrobiłam sobie usta i jak nakładam konturówkę, miałam lusterko tak z bliska i zauważyłam, że te rozświetlacze mają inne wykończenie. Ten, który mi się nie rozwalił, jest bardziej taki satynowy, czyli on nie ma żadnych drobinek, natomiast ten, który mi się rozwalił, zresztą to chyba nawet widać, że on dużo mocniej odbija to światło, jest, no ma bardzo dużo drobinek, które niestety rozwalają się na całej twarzy, bo mam je tutaj wokół ust, mam je tutaj na nosie, mam je tutaj, więc to, no jeżeli nie lubicie takich rozświetlaczy z mocnymi drobinkami, z brokatem praktycznie, no to nie będzie dla Was. Mi to się podoba, chociaż nie do końca to, że mam teraz brokat na całej twarzy, ale pewnie też dlatego jest taka różnica, że ten rozświetlacz mi się pobił, a drugi mi się nie pobił, bo po prostu to jest trochę inna formuła. Więc tak to wygląda, moje pierwsze wrażenie. Podsumowując, w sumie jestem zadowolona, podoba mi się ta paleta, no niestety ten, na którym mi najbardziej zależało, przyszedł rozbity w całości. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to może zrobię szybkie podsumowanie, czy to w sumie też jest to samo? Tak, to jest ta sama jakość. Mówię o tym odcieniu, który mi się nie rozbił, czyli Paris, więc tutaj macie właśnie ten Paris, tutaj macie ten z paletki Happy Time, robiąc swatche. No, to jest dokładnie to samo. To jest ta sama jakość, bo one trochę się też wałkują, ale na twarzy wyglądają bardzo fajnie. Natomiast na tego drugiego, czekajcie, czy uda mi się? O, udało mi się! Ha, ha. Ups. On jest, no, on, słuchajcie, jest dużo bardziej taki delikatny, on bardziej daje blask niż
sam pigment, zresztą jak możecie zobaczyć, ale właśnie przez to też on ma drobinki, no i jest dużo bardziej delikatny. Więc dlatego pewnie on mi się pobił, a ten drugi nie. Natomiast jeżeli chodzi o cienie, no to słuchajcie, no ten makijaż bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się pigmentacja cieni, bardzo podobają mi się te kolory metaliczne i w sumie też nie mam się do czego przyczepić, więc na razie jestem bardzo zadowolona, zobaczymy oczywiście jak będzie dalej, no. To wracamy do recenzji. No dobra, więc mamy pierwsze wrażenie za sobą i jak widzieliście, byłam praktycznie zadowolona ze wszystkiego. I może zaczniemy od tej palety, bo będzie szybciej, jeżeli chodzi właśnie o te bronzery, one są ok. One są ok, nie mam się do czego przyczepić, nie są to najbardziej blendujące się bronzery z drogerii nawet jakie mam, bo zdecydowanie wolę czy Physicians Formula, czy w ogóle wydaje mi się, że też ten bronzer nawet z tej paletki Happy Time dużo lepiej się blenduje niż te, bo dzisiaj jakoś tak nie do końca mi się wydaje, że mi się udało je rozblendować, jakiś taki miałam lekki problem, ale nie są złe, nie są złe, da się z nimi pracować, więc tutaj jak najbardziej ok, i ja na przykład dużo bardziej wolę ten odcień Warsaw, dlatego że ten London jest po prostu za żółty i do mojej karnacji on nie pasuje. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to mamy właśnie dwa różne wykończenia. Pierwszy Pari jest tym takim beżowym rozświetlaczem, który się przed chwilą rozwalił, i to jest ta sama jakość, co te rozświetlacze w tych paletkach. Więc jeżeli podobają Wam się te rozświetlacze, no to to jest to samo. Ja mam go też dzisiaj na kościach jarzmowych, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast ten drugi, którego tutaj już nie ma, to jest odcień New York, który jest rozświetlaczem, powiedziałabym, takim drobinkowo-brokatowym. I te drobinki bardzo mocno wybijają się na tym rozświetlaczu i niestety automatycznie od razu przenoszą się na całej twarzy. Więc kiedy nałożycie sobie ten rozświetlacz, to macie brokat na całej twarzy. Ja właśnie miałam, jak robiłam test, po tej stronie miałam brokat, tego nie, tutaj nie miałam, bo tutaj miałam ten drugi, ale znowu nie jest aż tak źle jak z tym rozświetlaczem Vibo z Katosu. Bo ten na przykład Vibo, czego mam? O, mam. Tutaj ten. To dla mnie jest czysty brokat i to się dla mnie kompletnie nie nadaje na twarz, na ciało. Jak najbardziej i właśnie używam go na ciało, jeżeli no teraz akurat mam wszystko zasłonięte, więc mam gdzie nałożyć, ale ten na ciało jak najbardziej, teraz na karnawał, na lato, super, a ten właśnie taki nie do końca. I jak powiem Wam, że jak zobaczyłam te dwie palety, bardziej byłam podekscytowana tą paletą, tak gdybym teraz po przetestowaniu miała ją kupić, to raczej bym jej nie kupiła, dlatego że uważam, że są lepsze rozświetlacze, że są lepsze bronzery i żebyście mnie źle nie zrozumiały, nie mówię, że to jest zła paleta, bo ona jest ok, tylko po prostu i kiedy myślę, czy kupiłabym ją, to raczej powiedziałabym, że nie. I teraz jeżeli chodzi tutaj o tą paletę z Hahn, no to ty. To już jest coś, co faktycznie gdybym nie miała tylu palet, to bym się nad nią zastanowiła, bo podoba mi się ta kolorystyka, podoba mi się to, jak się z tymi cieniami pracuje, podobają mi się te cienie metaliczne, dlatego że one są oryginalne, jeżeli chodzi właśnie o cienie takie metaliczno-brokatowe, no nie, może brokatowe nie, ale takie metaliczno-mieniące się w drogerii, to jest faktycznie jedna z lepszych formuł, jakie spotkałam i są dosyć mocno odbijające światło. Dzisiaj też je mam i dzisiaj wydaje mi się, że one aż tak bardzo się nie błyszczą. Bardziej błyszczy się zdecydowanie ten i tutaj ten niebieski. Ten, kiedy nałożycie go więcej, też pięknie się mieni na niebiesko, ale te... te trzy już tak nie ma takiego wow, wow. No i teraz jeżeli chodzi o swatchy, to może tak szybko Wam opowiem o każdym cieniu. Pierwszy cień to jest Outfit i tutaj Wam powiem, że w opakowaniu wydawało mi się, że on będzie dużo bardziej ciepły. Natomiast na oczach on wygląda na taką białą, trochę tandetną perłę. Więc ten cień nie do końca mi podpasował. Może akurat do mojej karnacji tak nie do końca on fajnie wygląda, ale miałam go w kąciku i niby fajnie błyszczy, ale później kiedy na siebie patrzyłam, to tak nie do końca mi się podobało. Dzisiaj też go nałożyłam i później zakryłam go tym rozświetlaczem z tej palety i to już mi się dużo bardziej podoba. Później mamy vlog, czyli klasyczny beżowy z takimi żółtymi tonami cień, matowy na całą powiekę. Tak mi się wydaje, że on jest matowy, chociaż może jest jakaś tam satynka? Nie, jest matowy. Więc fajnie, że mamy tutaj cień na całą powiekę, czy tam do rozcierania, więc używam go i fajnie. Kolejny to jest Tea, czyli taki klasyczny, średni, taki cieplejszy brąz, delikatnie, tutaj mamy też odcienie żółtego, fajny cień, znowu na co dzień, idealny do załamania. Później mamy Blair, który już jest właśnie takim metalicznym, złotym, ale takim pomarańczowo-złotym odcieniem. I tutaj drobinki ma, widzę, różowe i złote. Później mamy Pastel, przepiękny, taki koralowy, pastelowy odcień, znowu matowy, też świetnie mi się z nim pracowało. Smoothie to jest taki właśnie też znowu koralowy, metaliczny, z drobinkami różowymi. Później mamy Travel, to jest taki zielony,
Ciężko mi jest go w ogóle opisać, bo wydaje mi się, że on też trochę inaczej wygląda na oczach i inaczej wygląda w opakowanku. Na oczach wygląda dużo lepiej, szczerze mówiąc. Bo ja akurat takiego, nie wiem, jak patrzę na tą paletę, to ten cień wydaje mi się taki trochę tandetny, ale na oczach nie wygląda aż tak tandetnie, więc tutaj jak najbardziej ten cień pozytywnie mnie zaskoczył. Później mamy Potter, czyli taki no, niebieski, metaliczny cień. Friends to jest taki niebiesko-fioletowy odcień, matowy, też bardzo fajny, oryginalny kolor. Candy to jest taka magenta z fioletowo-niebieskimi drobinkami. Lipstick, no to mamy taki... Jaki to jest kolor? Taki bardzo ładny kolor, też matowy, ale lubię takie kolory, więc super. I ostatni cień to jest Inka, czyli taki już ciemniejszy brąz. Naprawdę ta paleta jest fajna. I tutaj gdybym miała Wam właśnie polecić jedną rzecz, to zdecydowanie powiedziałabym, że bierzcie tą paletę, bo... No bo jest oryginalna, te cienie metaliczne też bardzo fajnie się sprawdzają. I tu właśnie ciężko mi jest się do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy makijaż. To mogę tak szybko Wam powiedzieć, jak go zrobiłam, bo też go nagrałam. Więc najpierw na całą powiekę nałożyłam sobie ten cień beżowy, czyli vlog. Potem w załamaniu użyłam cienia pastel i chciałam delikatnie, dosłownie delikatnie przyciemnić zewnętrzny kącik, więc użyłam cienia lipstick i takim większym, puchatym pędzlem, dlatego że nie chciałam mieć zbyt dużego pigmentu i to wszystko sobie roztarłam. No i później użyłam tych wszystkich cieni, których jeszcze nie użyłam, czyli tego odcienia Blair w zewnętrznym kąciku, później tego odcienia Smoothie i w zewnętrznym kąciku użyłam odrobinę cienia Candy. Wszystko porozcierałam, jako kreskę mam dzisiaj ten właśnie brązowy cień Inka, a na dole właśnie nałożyłam sobie ten odcień lipstick i roztarłam go cieniem pastel. I to jest, słuchajcie, wszystko. Mega prosty makijaż, szybko go zrobiłam, a wydaje mi się, że wygląda fajnie. I tak to właśnie wygląda. W tym filmie pokazałam Wam trzy różne makijaże, więc mam nadzieję, że też to Wam się podoba, z takiego dziennego, kolorowego i takiego... jak ja lubię najbardziej, więc ten makijaż zostawiłam na koniec, żeby móc Wam w nim nagrać właśnie cały film. No i co, ogólnie podoba mi się ta kolekcja, podoba mi się bardzo jakość tych cieni. Z tą paletą do konturowania, no to bym się zastanowiła, czy na pewno chcecie też ryzykować, chyba że jesteście stacjonarnie, możecie wszystko zmacać, możecie zobaczyć, czy ten rozświetlacz nie jest rozwalony, no to wtedy, jeżeli wszystko Wam pasuje, to myślę, że będziecie zadowoleni. Nie uważam, żeby to był jakiś must have, jeżeli już, no to ja na przykład dużo bardziej jestem zadowolona z tej palety. Ale to jest wszystko, dajcie znać koniecznie, czy Wy macie te palety, jeżeli tak, to co o nich sądzicie, czy też tak Wam się spodobały te cienie i to chyba tyle. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się jutro. Do zobaczenia, pa!